Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie streamka rano na Twitchu i zrobiłem sobie z Clash Royale i postanowiłem, że zrobię na nim całego pasa. No i rzeczywiście zrobiłem. Zajęło mi to 6 godzin, przy okazji zrobiłem rekord pucharków 5,5 tysiąca, więc dzisiaj taki chilloutowy odcinek, ponieważ będziemy otwierać sobie wszystkie nagrody po kolei z tego pasa, bez żadnego cięcia i tak dalej, czyli sezon 26. 6 godzin zrobiony. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście taki sam odcinek i taki sam stream w następnym sezonie. No i co, jeśli tu jeszcze jesteście, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, a my w tym momencie przechodzimy już do openingu owego pasa. Także już jesteśmy w grze. No i zabieramy się, oczywiście kupiłem, pamiętajcie o tym, że jeśli kupujecie, to możecie użyć kodu EWE, dziękujemy wam za całe wsparcie. Okej, dobra, może dzisiaj wymaksuję coś, no zobaczymy. Ciągle gram tym samym deckiem, ale nie liczcie tutaj, że będzie mnóstwo odcinków z Clash Royale, no bo po prostu wiecie, nie mam takiej weny do tego, żeby w to grać, ale postanowiłem, że kurde, że muszę sobie zrobić jakiegoś streamka, no i padło właśnie na Clash Royale. Ostatnio pisałem na społeczności, że troszkę mi się znudził ten Clash Royale, rzeczywiście mi się znudził, ale od czasu do czasu mogę dla was nagrać tutaj jakiś odcinek, nie? Dobra, let's go, lecimy po kolei, odbieramy sobie wszystkie nagrody. 15 na 20, super, ekstra, witamy was. I to chyba będzie taki bardzo szybki opening. Zobaczymy, 35 tierów zrobionych, jestem z siebie nawet zadowolony. Dobra, skrzyneczka. Mamy epiki, to najprawdopodobniej te wszystkie epiki będę ładować do czego? Chyba do Poisona dzisiaj. Może wymaksujemy tego Poisona. Zobaczymy, czy uda się nam tyle tego zebrać, tyle tych wszystkich kart. W ogóle czy mi się to nagrywa? Nagrywa mi się to świetnie. Dobra, climb, odbieramy ekstra. Wow, gemy też lecą, super, dobra. Tokeny, goldzik, okej. Okay. Tower skin, w tym momencie odblokowany. Muszę sobie screenshota na pamiątkę zrobić, bardzo ładny. Siemano, to jest już mój czwarty skin, o, ale ten czas leci. No wiadomo, gdybym grał od samego początku pojawienia się pas Royal, no to miałbym najprawdopodobniej wszystkie skiny i wszystkie emoty i tak dalej. Więc no, ale że nie gram, no to mówi się, słuchajcie, już trudno. Okej. Opening ciąg dalszy. Tutaj teraz 100. I to chyba będziemy ładować do zapa. Tak, chyba tak. Dobra, tutaj ile mamy? 70 na 200. Kolejna skrzyneczka, troszkę tych skrzyneczek jest. Dobra, ile mam tego? 20, dobra, to już mamy fulla. To ja sobie od razu przeskakuję. Aha, czyli to mi zamieniło od razu na kartę. Dobra, przeskakujemy i będziemy ulepszać. To sobie weźmiemy i ulepszymy zapa. Tak jest, okej, 141. I tak, zap, hello zap. Witam cię bardzo serdecznie, zapie. Łapię tutaj na zapie, a to sobie użyjemy do mega miniona. Okej, nie mam takiej karty, gościu, nie mam takiej karty. Dobra, przy którym jesteśmy levelu? Czekajcie, bo ja się zgubiłem. Ej, to jest dopiero... Lol, już nawet połowy nie ma, okej. Dobra, świetnie. Okej, zapik. Siemano. Dobra, mógłby, kurde, polecieć Poison, nie? Mógłby mi polecieć Poison lub Wiedźma. Nie wiem, czy Wiedźmę będę wzmacniać na max level, jeszcze nie mam pojęcia, ale na pewno chciałbym zostać przy Giancie i przy Graveyardzie. Także te dwie karty u mnie najprawdopodobniej zostaną w deku już na stałe, dopóki nie zacznę bawić się w maksowanie czegoś innego. Okej, dobra, Epic Trade Token, 15 na 20, pasuje mi chyba wrócić ponownie. Dobra, emota, a tutaj sobie też screenshota zrobię, nie? Okej. 30, 40, 10 tysięcy golda, gold też bardzo ładnie leci. W ogóle sezon się kończy za 8 dni, także wyrobiłem się idealnie. Idealnie się wyrobiłem. Dobra, kolejny chest key. Ok,
Opening, opening, opening! Lwy chyba kochacie openingi, nie? Okej, okej, dobra. I mamy fulla, 25 na 20. Ajajaj, nie lubię tego, dobra. Dostałem Baby Dragona z tego, co widziałem. Okej. Więc dajemy sobie do Poisona, zaraz Poison na max level, 166, tutaj do Zapa wlatuje to do, aha, muszę się wrócić i muszę po prostu ulepszyć mojego mega miniona, także już to robię, siemano, siemano gościu, wracam się do moich kart i od razu bierzemy się za ulepszenie, za wzmocnienie naszego mega miniona. Siemano, siemano mega minion. Siemano mega minion. Dobra. Tokeny. Nie wiem ile w sumie już mam. Okej, okay, kolejna skrzyneczka. Ekstra. Okej. Okay. Skrzyneczka next. Ciekawe czy poleci dzisiaj jakaś legenda. Skrzyneczka next. Kolejna skrzyneczka. 10 na 20. Do epików. Okej, okay, super. Legendarny token, skrzyneczka 7-1, chest key, witam cię bardzo serdecznie, do Zappa i skrzyneczka od razu, no nie leci mi nic z tych skrzyneczek, 10 tysięcy golda, siemano, witam cię bardzo serdecznie, okej, okay, ekstra, do Zappa, kurde, chyba się nie uda dzisiaj zrobić tego poisona, serio, chyba się nie uda zrobić, dobra. I teraz chyba braknie nam do tego poisonika, nie? W tym momencie mamy 21 na 20, więc ja wracam się, żeby to ulepszyć. Ile braknie? Kurde, 15 sztuk chyba, tak? 13 sztuk brakuje. Dobra, użyjemy do Zappa. Nice. Ekstra. Do Mega Miniona. Siemano, Mega Minion. I wracamy. I teraz odbieramy te ostatnie nagrody, czyli Wild Card, legendarna. Okej, okay. I tam sobie chyba dodam do Graveyarda, tak? I kolejna. I w tym momencie księga. Okej, okay. Nice. I odebraliśmy cały sezon, chyba nie wiem, w 6 minut? Dobra, tu są moje księgi, których aktualnie nie będę ruszać. Jeszcze sobie zaczekam. I co? Kurde, nie udało się dzisiaj wymaksować. Mówi się trudno, zostało mi 13 sztuk Poisona do max levelu i będzie to druga moja max karta, ale ja nie grałem w Clash Royale prawie chyba miesiąc, ponad miesiąc. Dobra, czyli teraz mam motywację, żeby w następnym sezonie znowu to samo zrobić, posiedzieć te kilkanaście godzin i przywalić i powiem wam, że naprawdę opłaca się kupić tego Pass Royala. Ogólnie chyba wszystkie Pass Royale się opłaca kupić, ponieważ jesteście w stanie bardzo szybko sobie wymaksować niektóre karty. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Clash Royale. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich odcinków właśnie z tych sezonów. To jest 26 sezon, 4 sezon, od kiedy gram. Także jak się z wami żegnam, to tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Miłego weekendu. Yo!